Dzień dobry, dobry wieczór. Jacek Rakowiecki. Agnieszka Wiśniewska. Agnieszka jest redaktorką naczelną Krytyki Politycznej, redaktorką naczelną Krytyki Politycznej, a ja cóż, od 40 lat w różnych, bardzo różnych mediach, ale w tej chwili poza mediami, ale trochę doświadczenia mi zostało. Jak to poza mediami, a gdzie teraz jesteś? Teraz jestem tak, poniekąd powrót do mediów obywatelskich. Będziemy się tutaj kłócić, spierać, polecać różne rzeczy z prasy, z mediów, głównie z prasy drukowanej, ale też z internetu. Mówić, dlaczego prasa pisze mądrze, albo dlaczego pisze głupio, bo i tak bywa. Powinno się udać. To od czego zaczynamy? Od tego, czy mądrze, czy głupio? Czasem jest jedno i drugie, prawda? Wash and go w jednym tekście. To ja zacznę od tego, że prasa czasem pisze trochę niefortunnie, chyba nawet chcąc pomóc politykom i polityczkom. Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką na premierkę obozu opozycji. I jak media ją zaczęły przedstawiać, gdy tylko ogłoszono te informacje, jako prawnuczkę. To, co było najważniejsze i to, co jest najważniejszym dokonaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to jest jej pochodzenie. Czytamy w Polityce z zeszłego tygodnia. Wszystkie też te teksty można znaleźć w internecie, dlatego wspominam nawet o tym wydaniu zeszłotygodniowym, bo jest bardzo, bardzo ciekawe. O Małgorzacie Kidawy-Błońskiej w tekście naznaczona, ale na okładce mamy wielki podpis prawnuczka i jeszcze w tle Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dziadkowie, chyba czy pradziadkowie. Jej wizerunek i historia rodzinna są niewątpliwie atutem. Trudno znaleźć na polskiej scenie politycznej osobę o równie wyśmienitym rodowodzie. Chcesz pomóc albo chcesz przedstawić polityczkę, chcesz opowiedzieć o jej dokonaniach i najważniejszym jej dokonaniem jest rodzina. To jest taka w ogóle poetyka, powiedziałbym, tekstów o Jarosławie Kaczyńskim w Do Rzeczy albo w sieci, nie? Trochę niestety. To nie najlepiej oczywiście i tutaj świadczy o tym, o tej gazecie. To rzeczywiście jest niedźwiedzia przysługa zrobiona Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Nie wiem, czy wiesz, że ja kiedyś wyznawałem miłość publicznie Małgosi, bo znamy się z liceum. I to było w spektaklu teatralnym, którym recytowałem wiersz Franciszka Villona. Klęczałem przed nią i patrzyłem jej w oczy i mówiłem o wielkiej miłości. Teraz nadzieję, że było to wyznanie dla przyszłej premier. No. Idziemy dalej. Ja znalazłem rzecz, która mnie z kolei ucieszyła we Wproście, który nie jest moją faworytną dla mnie gazetą, ale jest wywiad z Krzysztofem Trybunia-Tutką, czyli członkiem znanego zespołu, który zresztą jest też nie tylko muzykiem, ale jest nauczycielem, architektem i tak dalej. I taki mam stereotypowe trochę myślenie o góralach, tak? Nie da się ukryć. Z ciupagą chodzą tam przy spodnie? Nie, z czym raczej w głowie chodzą, tak bym powiedział. A tutaj, mimo że on wyraźnie mówi o tym, że jest dość konserwatywny, że Pan Bóg i tak dalej, Pan Bóg, bo już niekoniecznie Kościół, to muszę powiedzieć, że mówi rzeczy sympatyczne, tak bym powiedział. Ja jestem trochę z takiej grupy, która rozumie, że ludzie w Polsce będą różni. Tak? Jedni wierzą w Boga, drudzy nie, jedni konserwatywni, drudzy niesłychanie progresywni. Chodzi o to, żeby można było gadać. I jeżeli on mówi, że jak w Kościelisku zorganizowano akcję przeciwko uchodźcom, no to taki powiedziałbym właśnie stereotypowy czyn góralski dzisiaj, to, co on zrobił, to on razem z siostrami Krzeptowskimi zorganizował w Zakopanem koncert dla Syrii po góralsku. To ładny i odważny, myślę, gest. A występuje teraz w dodatku z Marią Peszek, czyli, jak mówi tutaj dziennikarka, antypolską ateistką wspierającą LGBT, znaczy przypomina pewną gębę, którą Peszek przyklejono. Obok stereotypów na temat górali mamy stereotypy na temat Marii Peszek. Tak, on tutaj mówi, że dla niego to w ogóle nie jest problem. Że owszem, tam czasem jakieś słowa brutalne, które padają w niektórych piosenkach Peszek, go mogą trochę razić, ale mówi, że jego marzeniem jest to, że kiedyś górale i góralki LGBT z Podhala będą mieli odwagę i możliwość pokazać, że
też tu żyją i chcą być traktowani tak samo, bo oni nie są obywatelami drugiej kategorii. Czekam na jakiś coming out w Kapeluszu Góralskim. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się to spodobało. Jak pomyślałem sobie o takim Kapelusz Góralski, coming out, to wielka chwila po prostu. Coś w sam raz na jakąś konwencję PiSu dużo. Co mnie jeszcze zainteresowało, ja mam też nową politykę i szczerze powiem, ja ją dostałem dopiero przed chwilą, bo jesteśmy w momencie, kiedy ona dopiero co wędruje do kiosków i ja zawsze z ciekawością czytam twojego byłego redakcyjnego kolegę i założyciela Krytyki, czyli Sławka Sierakowskiego, a tu jest tekst Lewica się wykuwa, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo Sierakowski coś jeszcze dużo ciekawszego powiedział, to tylko tak sygnalizuje tę politykę z rodzinami normalnymi i nienormalnymi. Co by nie powiedzieć, polityka co prawda czasem okropnie mnie złości, nie powiem o dwóch głównych publicystach politycznych w polityce, dla których my pewnie jesteśmy jakimiś podłymi symetrystami chyba we wszystkim, nie? Tak mi się wydaje. W ogóle mnie to nie interesuje. Ale ciągle tu, ale w każdym numerze polityki jakieś jeden, dwa teksty zawsze godne uwagi, muszę powiedzieć, można znaleźć. Co niestety z trudem mogę powiedzieć o Newsweeku, który kolejny raz mnie zanudził na śmierć. Choć oczywiście nie czytałem wstępniaka Tomasza Lisa. To na pewno ty przeczytałaś, prawda? Nie, nie przeczytałem. No masz, no. Znaczy rzecz jest w tym, że ja wiem, co Tomasz Lis napisze. Kolejny program będziemy czytać na głosy wstępniaki Tomasza Lisa. Rozczarował mnie, szczerze powiem, jest tutaj tekst o Mariuszu Kamińskim z mocnym tytułem okładkowym Machaki na wszystkich. No co mnie jednak mocno zastanowiło, chciałem się dowiedzieć, czy na mnie też na przykład machaka, ale to jest taki klasyczny tekst, taka zbieranka tego wszystkiego, co tam wiesz, taki odgrzewany kotlet, tak? Jak się tam czasem w domu jest, sprawdza, co jeszcze zostało w lodówce, no to 99% tego tekstu to jest przypomnienie wszystkich różnych starych rzeczy dotyczących Kamińskiego i znanych. Znaczy, ja rozumiem, że to ma oczywiście swoich odbiorców, tak? Bo odbiorca antypisowski, a taki jest myślę przede wszystkim czytelnik Newsweeka, no po prostu od czasu do czasu musi mieć też taki swój kwadrans takiej nienawiści, więc chcę przypomnieć ten portret tego podłego Kamińskiego. Warto. Ja bym jednak wolał, żeby jakiś był dodatkowy wkład, tak? Żebym się czegoś nowego dowiedział. Nie faktów, bo rozumiem, że to trudno jest ustalić, ale może przynajmniej jakiejś nowej, ciekawej interpretacji, jakichś, nie wiem, ekspertów. Nie wiem, czy psychologów, czy politologów, w każdym razie to warto zrobić. Natomiast w Newsweeku bardzo mnie zainteresowała jedna rzecz. Ty robisz sobie selfie? Nie. No, widzisz, to jesteśmy, mamy przechlapane, bo w 2015 roku na serwerach Google'a przeczytałem, opublikowano, wiesz ile selfie? Pewnie bardzo dużo, czy to jest ten tekst o tym? 24 miliardy selfie. I to z tego wynika, że jak wyliczono, że tak zwani milenialsi, czyli urodzeni w latach 80. i 90. w ciągu całego swojego życia zrobił sobie, uwaga, 25 tysięcy selfie. Ja w życiu nie zrobiłem jeszcze ani jednego i poczułem się jakoś gorszy. Nie gorszy, tylko starszy. I to, że jedni robią selfie, wiesz, a jedni robili, nie wiem, pewnie bardziej tradycyjnym, oldschoolowym aparatem fotograficznym zdjęcia, to po prostu jest kwestia zmiany czasu. Mnie w ogóle mnie takie rzeczy chyba nie dziwią, że to się zmienia, że są pewne rzeczy, które ja się już nie łapię i które dla mnie nie są jakoś interesujące. Na pewno byłabym ostatnia, żeby po prostu, wiesz, myśleć o tym w takich kategoriach, że no to milenialsi po prostu sobie wyprawiają, po prostu z jakimiś kijami biegają po mieście i selfie parę ciekają. Lat temu rozmawiałem. Czemu też mają być inni? Czemu mają być. To, że robisz sobie zdjęcia, to też jest część tego, w jakim żyjesz świecie. Żyjesz w świecie, który ci opowiada, że masz się skupiać na sobie, masz sam sobą się zająć. Jakby taka jest. Taki świat nas wychował. A to ja ci teraz powiem, jak ten świat się łączy z polityką. Jakiś czas temu spotkałem młodych ludzi, fajnych bardzo, informatyków z firmy, małej firmy pod niewielkim miastem, zajmujących się ochroną wizerunku w internecie, oni już, i mam to potwierdzone, to nie jest ich pochwała, znaczy samochwalstwo, oni na 2-3 miesiące przed wyborami w 2015 roku wiedzieli, że PiS wygra.
Dlaczego wiedzieli? Bo obserwowali ruch w internecie i obserwowali, jak wygląda przy całej wówczas legendzie, przypominam, było tak, że te pisiory to w ogóle kompletnie się nie znają na informatyce, komputerach, prawda, Kaczyński zje lewe ręce i tak dalej. I oni zbadali, jaka jest ogromna przewaga publikacji dotyczących PiS-u, ale takich publikowanych przez zwykłych ludzi na Facebooku, nie przez troli, nie przez farmy troli czy coś takiego, zwykłych ludzi. To przewaga wynosiła 7-1, jeżeli chodzi o PiS versus Platforma. Natomiast 90% z tej przewagi było wygenerowane przez selfie, które tacy zwykli Polacy robili sobie na spotkaniach z posłami i kandydatami na posłów PiS. To wystarczało. Znaczy, to był ten taki moment. O tym też przejdziemy przy Sławku Sierakowskim. Nie trzeba milenialsów, żeby mieć selfie. No, ale z tego wynika, że to jednak jest potęga. I być ale może trzeba mieć selfie, żeby wygrać wybory. No właśnie. Ja jeszcze zupełnie na marginesie chciałem powiedzieć taką rzecz. Otóż w tygodnikach, w różnych jest różnie, nie tylko, ale nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, i czy ty pewnie zwróciłeś uwagę, chociaż pewnie przerzucasz te strony. Raptem między tam kolejnymi działami, tu jest o polityce, tu jest o gospodarce, tu jest o kulturze, znajdują się czasem takie dziwne strony, jak się bliżej przyjrzeć, to na przykład jest to jakieś takie tak zwana dodatkowa pagina, tak? Tutaj jest na przykład w tym Newsweeku, to się nazywa sekcja tematyczna nowoczesne biuro. I takie modne biuro daj mi szefie, tutaj jest coś takiego. Impreza z efektem WoW, jak rozumiem. Albo dobre relacje to podstawa. Jakieś upiornie nudne teksty. Otóż ja chciałem dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu powiedzieć Państwu, że to nie jest coś, co siedzi redakcja i wymyśla. To jest kreacyjny wpływ biur reklamy, które żeby ściągnąć jakieś reklamy, to albo zmuszają redakcję do napisania tekstów na tematy, których redakcja w ogóle nie jest zainteresowana, ich nie chce, albo w ogóle im to nie pasuje w ogóle do profilu pisma, tak? Co myślisz, że obok tekstów na temat Kamińskiego nikt nie chciał reklamy kupić? No woli nie, a poza tym to jest tak, że tak zwana reklama kontekstowa, tak? Czyli żeby było coś obok, tak? Więc jeżeli ja handluję biurkami albo designem z myślą o biznesie, jak tutaj są takie reklamy, to coś musi być na ten temat. No Kamiński do designu się nie nadaje w ogóle, tak? W związku z tym wtedy albo jacyś biedni dziennikarze, albo dziennikarze wcale nie związani z tą redakcją, znaczy dziennikarze, media workerzy, tak? Piszą takie teksty. I ja bym powiedział tak, my za to niestety potem płacimy, a generalną zasadą powinno być, że takie strony, zanim przystąpimy do lektury, to się wywala. To tak trochę a propos mechanizmów medialnych. No. Tylko pamiętajcie Państwo, że potem do kosza z papierem. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o jednym wywiadzie z tej poprzedniej polityki, ale to na pewno wszystko znajdziecie Państwo w sieci. To jest rozmowa z dr Małgorzatą Sikorską, socjolożką życia codziennego, autorką książki Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce. To jest bardzo ciekawe, bo ona 10 lat temu zrobiła badanie, opublikowała książkę, w której miała taką tezę, że będzie postęp. Po 10 latach dr Małgorzata Sikorska musi niestety z przykrością powiedzieć, że pomyliła się chyba i tak się nie wydarzyło. Z tego wynika, że polityka w ogóle się przyczepiła do tego tematu, bo w numerze najnowszym polityki właśnie, nie przypadkiem ta okładka rodziny normalne i nienormalne, jest z kolei też bardzo ciekawa rozmowa Ezina Bendyka, świetnego dziennikarza, z doktorem Mikołajem Pawlakiem, socjologiem, który kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzie myślę, że to jest jakby ciąg dalszy, to chyba nawet nie tyle jest polemiczne, z dobrą i ciekawą statystyką, taką infografiką i z ważną kwestią, niby wtrąconą nawiasem przez Mikołaja Pawlaka. Nawiasem mówiąc, zauważmy, że nagonka na LGBT, a potem krucjata w obronie rodziny rozpętały się po publicznych oskarżeniach o przestępstwa pedofilii w kościele. Trudno nie łączyć tych faktów. Najwyraźniej nie chodzi jedynie o obronę wartości, ale także o taktykę polityczną.
bo te wątki rzeczywiście w tej chwili się tutaj przeplatają i on, myślę, dość dobrze jakby pokazuje, na czym polega manipulacja pisowska i kościelna przede wszystkim w tej materii, a jak udało się im dzięki temu też temat LGBT, braku praw LGBT, no w ogóle przenieść do jakiejś klatki po prostu z dzikimi zwierzętami, tak? To jest dość upiorne i muszę powiedzieć, że wyjątkowo mnie wkurzyło to, że większość partii, znaczy główna siła opozycyjna, jakby w gruncie rzeczy na to poszła, tak? To znaczy przestraszyła się tej całej krucjaty pisowskiej, choć, i teraz tutaj przechodzę właśnie do tego, co już zapowiadałem dwukrotnie, czyli do... Dlaczego tak się do stało? Raportu, do raportu Sławka. Już. I nie tylko Sławka Sierakowskiego, tylko przypomnij mi jeszcze... Przemysława Sadury. I Przemysława Sadury. To stoi na czołówce krytyki politycznej. I to jest po prostu absolutnie obowiązkowy tekst. To ja nie dlatego, że tutaj z tobą siedzę. Zapowiedź poniekąd tego tekstu, rodzaj skrótu, była zresztą w Gazecie Wyborczej, ale całość liczy... Chciałem wydrukować, ale mi drukarka odmówiła posłuszeństwa, liczy 148 stron maszynopisu, ale jeżeli ktoś chce mieć jakieś pojęcie, interesuje się polityką, interesuje się życiem społecznym, interesuje się wyborami, to jest lektura absolutnie obowiązkowa. Ale dobrze napisana w ogóle, zacznijmy też od tego. Mnóstwo i danych, i interpretacji, niesłychanie, wydaje mi się, solidny warsztat badawczy, na tyle, na ile on jest w ogóle możliwy, bo to jest oparte na badaniach i ilościowych, i jakościowych, co nie jest takie częste i one są jakby skrzyżowane, nałożone na siebie, ale na razie tylko wspomnę o jednym, że tam otóż o dziwo się okazuje, że elektorat pisowski, to również ten twardy elektorat pisowski, który jest bardzo dokładnie przebadany, wcale nie lekceważy sprawy pedofilii. Powiem więcej, mu się zachowanie Kościoła nie podoba i je rozpoznaje. I je rozpoznaje, z tych badań wynika, a w dodatku, znaczy natomiast o dziwo uchodzi to płazem PiS-owi. To znaczy, nie, jakby PiS-u nie łączą. Bo Kościół jest B, tutaj jest nie w porządku. Nie powinni tak robić, ale i tym się tylko wyraża ich konserwatyzm i pisowskość. Ale Kościół to taki zawsze był. To taki zawsze był. Natomiast to pokazuje, że ten lęk PO przed tymi tematami i takie moim zdaniem wyciszenie po stronie PO tego było już zupełnie normalnie błędem politycznym. No. Bardzo dziękujemy. Ja się nazywam Agnieszka Wiśniewska. A ja Jacek Rakowiecki. Jeszcze raz powtórzę, że raport z krytyki politycznej jest obowiązkowy do przeczytania. Po prostu. I już. Koniec. Nie ma dyskusji.